Siemanko, witajcie, z tej strony Boluś, witam was w kolejnym odcinku w naszej serii Od Zera do Farmera. Ze mną Brączek. Witam. Adaś. Siema. Który witam. Postanowił, że już nie chce mu się wodzić i będzie skakał. Ale czy w dzisiejszym odcinku, tego się dowiemy potem. Trzeci po odcinek, tak dokładnie, trzeci odcinek z naszych zmagań z kiszonką, że tak powiem. Ja już zasiadam sobie, bo rozpoczniemy troszeczkę inaczej. Ja rozpocznę sobie w sieczkarni. Witam. Jak widzicie, no tutaj nam troszeczkę jeszcze tego pola zostało. Adaś, odpalaj kabarynę. Tak, wczoraj Adaś nagrał odcinek po wojaku, na który serdecznie zapraszam. Chyba jeszcze kluczyki zgubił. Ale dobra, nie, w dziurkę nie mogę trafić. Zapraszam do Brączka na godzinny odcinek, bo który wyszedł tak troszeczkę późno wczoraj, ale powinniście sobie wejść i obejrzeć, bo naprawdę trochę dymów było. Chcieliśmy sobie akurat tamto fajne pole, co kupiliśmy. Także miejmy nadzieję, że się wyrobimy z dzisiejszą kiszonką w odcinku. Jak nie, no to troszeczkę dokończymy sobie poza, ale miejmy nadzieję, że się uda. No i co, ogólnie dziękuję Droxiemu, bo tutaj troszeczkę informacji mi udzielił. Dziękuję też wam, bo Brączka widzę, że ładnie się rozpisaliście właśnie w komentarzach. I ogólnie tak, za kiszonkę dostajemy również za darmo gnojowice, także na pewno następne zakupy nasze to będzie rozrzutnik oraz beczkowóz, ponieważ no gnój będziemy mieli prawdopodobnie od świnek już. Co też się dowiedzieliśmy, można normalnie tutaj tą naszą słomę ze samozbierającej wrzucać świniom, ścielić, także też super sprawa, bo nie musimy na razie mieć prasy ani właśnie przyczepy do zwożenia belek, także już na pewno troszeczkę szybciej to zejdzie. Jest spoczko, tak jak właśnie Adam powiedział. No i fajnie właśnie, bo za tą kiszonkę, z tego co liczyliśmy, powinniśmy wyjść około, no jakby tak Adam wtedy obliczaliśmy, około ilu? 90 tysięcy? Nie. No. No coś koło tego. Ja tak 80, myślałem, 90 nie, 80 tysięcy. 70, no nie wiadomo ile na stacji. Ile? 80, 90 tysięcy na czysto. Kurwa, to dużo. No plus dużo, gnojowica. Plus gnojowica do tego. I jeszcze no liczyliśmy po takiej cenie, która jest teraz w sklepie, tak? Czyli tam cena mniej więcej 220 chyba. Oj, tutaj mi nie wzięło trzech rządków. A to mów jakby na podjeżdżać. Dobra, Adam, jeszcze, to tam musisz kontrolować spoko. Sobie, bo ja niestety nie widzę. No ja wiesz, no po to jestem kierowcą, żeby się kontrolować. No wczoraj powiem ci, że to kontrolowane nie było. No, dzisiaj już jest full control. Także no na tą kiszonkę, na ten sezon powinniśmy mieć naprawdę mega zysk. Oczywiście sieczkarnia była wypożyczona, bo jeszcze postanowiliśmy jej nie kupować, ale tak rozglądaliśmy się chyba. I chyba no będziemy jednak kupować jedną rzędówkę, bo jednak dwurzędówka, no nie, to tam jest cztero, czy poczekaj, jest co ja mówię. Tu jest dwurzędówka. Ta większa, nie, ta jest trzy prawidłowo. No ja tam prawidłowo jakoś... No dwa talerze ma po prostu, nie, ale tak to ogólnie trzy rządki tam spokojnie powinna brać, normalnie. To co, jak kupujemy ją, czy nie? I prawdopodobnie chyba ją kupimy, bo ta duża to no jest za droga. 200 i lada mówiłeś? 200... 200, nie, no to kurwa, to się nie opłaca, gdzie? Nie opłaca się. Jarwa. Nie, no Brączek tu na Stanów przyjeździe. Parę sezonów jest git. Brączek może się już tam powoli za mną jeżdżać. No dłużej nie będziemy raczej... 90 parę już, więc... Raczej brać, bo to za duże koszty utrzymania jak na razie. I mówię, nie mamy tak dużo krów, spokojnie tą jedną rzędówką sobie nakosimy. Kolejne plany są takie, że no właśnie Brączek fajnie, bo sobie porobił misję na tych polach, które mamy je kupić. Także zapraszam. Brączek, 3, 2, 1, jest. Bo już tak przerywało. No ale dobra. No dobra. Czekaj, bo ona musi tu znaleźć. Nie wiem, przerwało może dlatego, powoli, że to Landeka, to nie? Weź wstań. Pani puści ręcznie. Zwolni trochę gościu. No zwolniłem, tak przecież mnie doganiasz. Dobra. I bardzo fajne pole numer 7, tak, jeśli się nie mylę, jest bardzo fajne pole koło biogazowni. Oj, tutaj chyba trochę za dużo teraz wziąłem. Jest fajne pole koło biogazowni. Bolek, jak myślisz, źle jadę? Gdzie, pod górkę? Ej, czemu bierzesz kołem, jak to chciałem zebrać? A zbierzesz to, jo? No. Nie, no chciałem wziąć kołem, żebyś równo zrobił. Dobra, już teraz teraz to już skręciłem i znowu zrobiłem nierówno, ale okej. Okay. Nie, zobacz. Ile jest 15 jechać pod tą górkę, jak wcześniej mówisz? No także widzisz, jak ja cię znam. No dobra, ale wtedy mówisz, że jadę 5. Dobra, jak będziesz miał brać kołem, to mi mów. Kurwa, nie wziąłem. Dobra, to zgniotę na przejeździe teraz. Bo to ja tak chciałem brać normalnie.
Dobra, sorry, i takie pole koło biogazowni jest numer 7, ono jest naprawdę bardzo fajne do powiększenia i prawdopodobnie rok, rok w rok, sezon w sezon będziemy tam sadzić właśnie, siać kukurydzę na kiszonkę, ale też myślę, że będą tam się pojawiać uprawy typowo dla świnia, to postaram wziąć włączek. Nie, nie bierz tego, nie? Na tym następnym świecie. Puść, po prostu. No dobra. Na też nie spać. Aha, no faktycznie. I naprawdę to pole będzie tam blisko, żeby do świnek sobie fajnie co chwilę jakieś uprawy inne, żebyśmy mogli tam do świń wozić na żarcie. Oczywiście też będziemy brać pasze dla nich, ale będziemy głównie ich chcieli karmić własnym prowiantem, że tak powiem, i żeby właśnie kasa na nich była. Z tego co Droxy mi pisał, to naprawdę kazał nam iść świnie, ponieważ on miał chyba 100 sztuk, jakoś tak, pokarmił je, wiesz, wysprzątał to i nagle mu się zrobiło 200 coś sztuk z tego, nie? Także naprawdę rozmnażanie ich jest mega, mega duże. I trzeba będzie myśleć coś. My tam na pewno nie zaczniemy z takiego dużego pułapu, ale jak to się mówi, powolutku na pewno dojdziemy do tego. Także myślę, że już... tak bardziej opłacalne będą te świnie niż te krowy na początku. Nie, na początek tak. No i mówię, no tych świni nie było nigdy wcześniej, dlatego też będziemy się... Dlatego też kukurydzę wozimy na biogazownię zamiast w silos, nie? I ogólnie też widzę, że świnie bardzo lubią kukurydzę na ziarno, więc też będziemy troszeczkę sobie na ziarno tą kukurydzę ciąć na pewno, ale to z czasem, jeżeli, mówię, będzie tej kukurydzy więcej jednego sezonu na przykład i wtedy polecimy sobie na ziarko, wypożyczymy ten header, no chyba, że się okaże, że jest dużo, no to zakupimy sobie właśnie przystawkę do kukurydzy. Ja myślę, że z 10 minut pojeżdżę w sieczkarni, z 10 minut pojeżdżę jednym ciągnikiem, drugim. I później jeszcze nie chwilę popracujemy, czasu. No i później jeszcze popracujemy sobie chwilę na biogazowni, bo naprawdę tej kiszonki jest sporo już. Adam, weź, ty już pewnie wracasz. No niestety. A, no to dobrze, to jako no to obecnie przestój. Tak? Ile masz? No 96. O, o panie, ty, ale mu ty. Ty, to zapinaj drugą przyczepę. Właśnie, czemu nie zapięciłem dwóch? Halo. Już? Dobra. Teraz sobie chwilę tak zaczekam. Szybko. A ile ty jesteś? Dobra, no będę jeździć z dwoma, no Adam tu już jest. Jestem szkoda. O nie, to jeździć z dwoma, jeździć z dwoma. No jak widzicie, nasze plony pięknie tutaj dojrzewają, w tym sezonie tak jak mówiliśmy, tutaj poleciała soja, tutaj mamy jęczmień, no i kukurydza jest właśnie ścinana. Tu już patrzcie jak nam ładnie to pole wyszło, zostało je do końca zagregatować i powoli wziąć się za siewy. Trawa już jest, także no praktycznie nie widać różnicy, gdzie to pole się zaczyna i gdzie się kończy. Dawaj, Bolek. Dobra. A, ty jeszcze... ja myślałem, że ty już jedziesz. Nie, no dawaj, nasypiemy na tą drugą. Nie, no nasyp. Dobra. Ja myślałem, że teraz pojedziesz i czekam sobie na Adasie i poszłem sobie pokazać te akurat. Czekaj. Dobra, już rozmawiam. Nasyp, może by już, wiesz, miał z czym jechać. Okej. Okay. To już zanim później tam z następnym... nawalisz, to trochę minie. Z następnym transportem. Zaraz, Adaś, jak podjedziesz, nie? Chwilę pojeździsz i po jednym przejeździe się zmienimy. Ogólnie, Adam, wiesz co, my się zamienimy ciągnikami, bo kurwa, ten będzie miał problem z dwoma. No, na pewno. A zaraz się zamienimy, okej? Okay? A no dobra, faktycznie, dobra. No. Ja nasypię do fulla i się zmienimy. No, dobrze no. Myślisz, dobrze jakbyś myślisz. Miał 90% okay, to powiedz. Chase będzie dużo mocniejszy. Ci tam od razu odjadę. Ja, bo nie, dobra, ja mam lepszy pomysł. A nie, dobra, w sumie zrobimy tak jak mówię. Bo chciałem zostawić New Holanda z turem tam, a Case'a wziąć tu, ale po co dwoma Case'ami jeść, bez sensu. No właśnie, no. Tym bardziej, że tam ten jest z turem. Potniemy sobie troszeczkę ze środka. Nawet fajnie to wygląda. Fajnie ze środka się tnie. No fajnie, jeszcze wcześniej nie ciąłem. I nawet te trzy rządki udaje mi się łapać. Nie wiem, chyba dość w miarę równo jadę. Fajnie przyczepę widać z boku. Kurczę, super sprawa z tą kiszonką, właśnie jednorzędówką. Troszeczkę sporo, bo... Nie jest jednorzędówka. 30, o Jezu, no przepraszam. 10 rzędówka. No, najczęściej tak ich nazywaliśmy, te małe sieczkarnie. No. To po prostu sieczkarnia, którą mamy z przodu 4000 na wypożyczeniu, także no to nie jest mało, ale droga, bo 30 coś tysięcy chyba, 38 nawet jest do kupienia, no ale wydamy prawdopodobnie tą kasę. I będziemy już mieli własną sieczkarnię, bo jednak no przyda nam się na pewno, bo będziemy rok w rok odwozić, bo nie wiem jak to jest, ale od świn nie ma gnojowicy, nie? Nie, od świn nie ma gnojowicy, jest tylko obornik. Jak to? Chyba tak. No bo co ty, no gnojowice skąd ci weźmie? Z pola? Nie ściągnie ci, bo przecież one mają wybieg, a różta są u krów i gnojowica, wiesz, jest z róż, z obory. Nie, wtedy. Jest gnojowica. Jest to... Jest gnojowica od świn? Tak. A one kurde, ani obornik nie mają, to dziwnie to jest. Dobra, dawaj Adam. Tak. To myślałem, kurczę, że to troszkę realniej, no ale... No mogę, Boże. Dobra, zjebałem. O Boże, przyczepę chciał tam zostawić, ty. Nie, wiesz co, o Boże. Bo wcześniej odpiłem, bo myślałem, że będziesz tutaj. A to już 100% jest? No ja mam 100%. Dobra. Nie, ze 100%.
to sobie gaszę, to teraz już się zmienimy od razu, ja sobie wsiądę w New Hollanda, nasypiemy, ale ciśnie tu Adaś. Nie zobaczycie, to nie może w biegu będę zaczepiał, już myślałem, że ty ją tak zostawi. A może wypierdolę na przyczep, na ten, na ulicę. Cieszę się, że żaden Krzysiek nie jechał. No daj. Dobra. A ja dwóch Brączków widzę, nie wiem komu mam oddać. Mam problemy tutaj. Dobra. Już? Jedziemy. A to ty Brączek. Adaś płacisz. Ja no. No mam wybór, kolega, ty. Ten zapiął te. Gołbi. Kurwa mać. No tam on ma lewo ciężko. O kurwa mać, ledwo idzie. Przez las jedziecie? Ja jadę do góry. To ja też teraz przejadę, tam jeszcze nie jeździłem ani razu. Do góry to najlepiej, naprawdę. Tu na początku daje ci tylko tam do 10-15, zależy jakim ciągnikiem. Jo, mi 5 to mało, nie pamiętam. On to, no tak, no jak ty dawaliś teraz z tymi dwiema, to możesz miał 5, co nie? Ale potem masz ciągle na fullu z górki i zatrzymujesz się dopiero przy biegazowni, więc... A wraca się najlepiej tamten tylko od dworca PKP, więc... Powiem wam ludzie, że fajnie, że właśnie te wąskie opony nie gniotą w Sameju, ponieważ wymieniliśmy, bo jak mieliśmy te szerokie założone, strasznie nam gniotły czasami jeden cały pasek. Ogólnie to jest tak jak tutaj Samej, bo pisaliście, że podczepić przyczepę i w ogóle powiem wam, że to w ogóle nie ma sensu, ponieważ podczepialiśmy, nie wiem jak z resztą przyczep, które mamy, ale jak tą właśnie Eurobossa podczepialiśmy i jeździła za Masejem, za Sejmem naszym, to... gniotła cały praktycznie rządek, ponieważ te koła, które tutaj są, wystają, zobaczcie, jak strasznie dużo. I takie wożenie kiszonki naprawdę przekichana sprawa, dlatego też właśnie cały czas praktycznie, no, kierowca ciekawsza robota, żeby... No, szybciej o wiele jest, nie? Bo mogłoby też dwie osoby wozić, tak? Bo raz tak było, że u Brączka na tym 40-minutowym zrobiliśmy właśnie tak. Ole, poszedł, kurde, jak ty po wojaku chyba. No i to nie po jednym. I Brączek właśnie wczoraj tutaj pracował na pryzmie, a my sobie z Adasiem żeśmy... O Boże, ktoś tu poszedł między drzewami po krzakach. To pewnie Adam. To pewnie Jerzy. No zgnieciona ta trawa jest. No to Adam. Jedź tamtędy, bo to jest droga polna, gość. No ja jechałem, my tu nową polną zrobimy. Jechał rolnik drogą polną, kochaty w cud pierdolną wszystkie lody. Boże, nie znam tego. I twarz mu na ni, na sweterek mu kabali, przyszła rządka chuja, coś tam. I ściągnika chuja zdjęła. No, gościu. Nie słyszeliście tego? Nie. Raz, dwa, pięć, siedem. Nie słyszeliście tego? Rolnik na ciągniku. Smaczne lody wiózł w koszyku. To jest dobre. To jest zajebiste. Lody Bambino to może i słyszałem, ale wiózł w koszyku to jeszcze nie. takie place u Mafisolec. Dobra, troszeczkę tak sobie zwolnimy. Mas żeby... the music. O. Ile masz? Idealnie. Ja 60% równe. Ło. Jest dobrze, sypie. Jest dobrze. Ja powiem wam, że chyba zdążymy się wyrobić. Jest 12 minut odcinka. Ja jeszcze dzisiaj będę wam próbował to wrzucić, także co my dzisiaj mamy, panowie? Poniedziałek. Szósty dzień tygodnia. Adam, kurwa, jak ty wjeżdżasz? A rzuciłem. Trochę hamuluj się przed samym tym. Dobra, rzucimy dalej. Kolego. Później jeszcze zmienimy się. Ja pojadę sobie właśnie z dwoma przyczepkami. Ale to jeszcze, jak tu zdążę pojechać na biegazowie, pokażę wam, ile mamy właśnie już kukurydzy nawiezionej. Kurw. Ogólnie na następnych odcinkach, co chłopaki będziecie żniła pewnie, nie? Teraz nowe nabytkiem i wszystko. Tak. No to u mnie prawdopodobnie już pojedziemy po świnie. Będzie pierwszy, ja zrobię sobie zakup przyczepy i przywieziemy świnie, a chłopaki już będą prawdopodobnie... Nie wiem, z 30 tysięcy będzie pewnie? No damy radę. A chłopaki pokupują już rzutnik, beczkowóz i takie duperele, także już znowu nowe beczka, nabytki na naszy... No, duperele zostałem dla mnie i dla Adama. Weź tu ja. Ten. Już znowu nowe nabytki jakieś u nas się pojawią. Ja tam także beczkowca będzie się działo. Ogólnie będziemy powoli sobie od tych, co znowu mi jaka zrobiłeś? Nie wiem, rzuciłam na znowu. Trzymaj się tamtej strony, bo bardziej zawsze bierze, poczekaj, ta... Nie, ta tamta no, powinna tak, więcej no jadę dobrze, tylko no... niekiedy jak wiesz co, jak przesuwam kierownicę. Nie wiem, raz to... bierze, raz nie bierze. No. Ile masz? Ja? 93. Dys jest Brączek. Kurwa, 93 już? No. Aha. Ja zapierdalam. A ty jesteś w ogóle spokojny. Masakra, nie wiem czemu dzisiaj się tak nie wyrabiamy. Ja spojrzałem no bo ja sprawdzałem gdzie Brączek jest. A ten już wyruszył. Patrz nie, trochę. No, wiesz co? Ja spojrzałem na mapę, co nie myślałem, że po prostu jedziesz jak to zwykle bywało. To nie? No bo czego nie ma głowy. Kumba, gdzie on polec. Ty nie zapitala tutaj przez Polną. Ile tam masz?
Ja? 7, 8, 9. Dobra, stój. Dobra, niecałe 100%. Dobra. Nie wiem, dobra, raz się też karnę przez ten laser, bo jeszcze tu tędy nie jeździłem. Tylko tam, żebyś się nie zderzył z bramczką. Zobaczymy. 39. 40. Dawaj, 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 dawaj. Bramczyk, uważaj, jadę tu, nie? O kurwa. To nie. No to niezłe 9 na godzinę. O, to nieźle ty tam, a może... Ja jechałem włącz... 6. Włącz może lepiej gaz, co? Jesteś o, takiego. Ja to cały jechałem. Czas prosto i wyjadę przy świniach, czy gdzieś muszę skręcać? Ciągle jedziesz prosto. A dobra, widzę, bo tu jedna górka, dobrze ślady są, pewnie bym... Ty Adam, kurwa, ruszysz z laski swojej? A ty już jesteś tutaj? Z laski? O, chłopaków tu ładnie widać na dole. A jedź normalnie, gościu, masz dwie przyczepy. E, już nie moja wariuje. Ty czekaj, czekaj, tu prosto, dobra. Ja patrzę, Adam sobie kurwa stoi, podjeżdżam, nie jedzie. No bo przecież musiałem się napić, no. Słuchaj, pysku, tak ciągle Ja chyba następnym razem polecę normalnie asfaltówką. Zobaczymy. Się lepiej tym polnotuje. No wiem, ale żeśmy się wyrabiali wtedy właśnie u was, nie wiem czemu. Czy... Bo teraz Brączek ma dwie, zanim wysypie jedną, zanim wysypie drugą, to trochę mu to no ale wcześniej jeździliśmy, nie, ale nie, mi chodzi o to, że po prostu jeździliśmy wtedy po jednej przyczepie i się prawie, że wyrabialiśmy. Wtedy ty byłeś na końcu pola, a wiesz czemu? Nie, bo na tamtym polu my kurwa to robiliśmy, na tym małym, na tym dużym się już nie wyrabialiśmy. No. No. A na małym nie było rzodki posianej wcześniej, przecież kurwa to było nowe pole. Tak, ale u Adama przecież nagrywaliśmy wczoraj, co już nie pamiętacie? Nie, nie wyrabialiśmy się. No pod koniec się nie wyrabialiśmy, a na początku bo było nawet miarę. Bo na początku uczyliśmy się jak się kosi i kosiliśmy poprzecznik, więc trochę ogarniało się tego interesu. Gorsza kukurydza była. No może o, ty, to laga miałem, przepraszam. Dobra, jestem na kurwa, jedz! Nie, laga miałem, myślałem, że w ogóle nic mi nie zebrało, to nie? Dobra, my już na biogazowni. Nie włączyłem. Chodzę. Patrzę, bo tam trochę górki nasypałem. No, na koniec się porówna prawdopodobnie. To już możesz równać. Nie, no ja będę chciał sobie zdążyć. To już jest koniec odcinka, pewnie. Co niezły koniec odcinka. Żeby Brączek nie był krzywdzony, to u Bolka też jedę tak zmuszał go do kończenia odcinka. To ile tam masz ogólnie minut już nagrane? O kurwa, jakie górki. O Jezus, ej, ale chciałem, ja tam chciałem zmienić temat. I słuchaj, ja przed silosem już otwierałem burtę. Ona kupa dopiero. Ej, ile masz procent, powiedz mi? 52. Dobra, chwilę, tu przerównam może. Równaj, bo on ma 52 na pierwszej. Ale 52 na pierwszej. Wiem, wiem, no ale ta druga to jest moment. A czemu mi, jak się robi? Aha, to... Aha, dobra. A nie, dobra, nic. Ja też miałem laga tego. Ja se patrzę, jaki ten, mijak, nie? No, ja to samo, ty. Najgorsze jestem podjazd pod... Wkurza mnie. Chciałem mówić, że ty po wojaku. To nie po jednym, mówię, ty. Już miałem hamować, a patrzę, je, podlagowało. Nie. Bo się Brączek może wymienimy, co? Chcesz jechać tym teraz? Ty właśnie, bo ty jeszcze dzisiaj nie kosiłeś. Daj mi, ja pokoszę. I źle, ja zawsze lubiłem kosić. Ja tam też lubię, ale nie lubię, jak mnie tak drażni. To właśnie teksty. Lubię. O, jedź. Boże, co nie mogę. Nie mogę się do... O, ale może ty niezłą rurę, kolego. Dzięki. Wiem, że jest niezłe. Nie, ale teraz jest fajnie ten case z tymi dwoma. Ej, ale case jest ładnie tutaj podrasowany. Ej, weź mi tam, jak będziesz już miał drugą, nie? To mów, bo ja pewnie dobra, się na tej drugiej to i tak... Case jest ładnie podrasowany na tempo, macie 43, jak włączam, a on 10. Można. No i z jedną stronę wyrównałem. Kurwa, ale samej teraz dostaję po dupie, co? Cały czas kukurydzę napierdala. No, troszkę jo, tam wałek tam z przodu to ładnie. No już zębów pewnie nie ma. Ty też już zębów nie ma. I klawiaturę ubezpieczyłeś? Właśnie, panowie, jak obstawiacie? Niedługo już walka przed nami. Ła, tam do walka. Nie interesuje mnie to. Nie interesuje was to? Nie. Ja powiem szczerze, że na pewno mówię, no nie wykupię do oglądania tego, ale pewnie będę relacjonował, co się dzieje. Relacjonował, Adam będzie w radiu. Czy 40 sekund zajęła im walka, czy tylko 15, więc... Nie, jeżeli ja jestem takiego zdania, że jeżeli Pudzian wytrzyma pierwsze 3 minuty, to jest po Popku, bo Popek nie wytrzyma kondycyjnie. A Pudzian już wiem, że jest przygotowany kondycję, także mówię, no na pewno tu będzie wyglądało tak jak... No po... tak się mówi, ale trochę nie był zaskoczony jakby wyszło na to, że Popek się wiesz, wziął za siebie i... Nie, wiesz co, nie da się tak. Condition. Nie, oglądałem jak z Różalem miał trening, nie? 3 minuty się pobił i później już nie wiedział co się dzieje. Aha. Już ja nie, no ty, no jeżeli ćpasz, pijesz, palisz tyle lat... Ruchasz. I... No, dokładnie. Kosisz kukurydzę. To nie ma się co dziwić, nie? Wiedz, że jest koniec. Boluś, możesz wracać, bo już ogólnie tak? Mam 80%.
Ty, ale mi się udało ładnie wyrównać. Ale jestem w szoku. Dobra. My sobie tu ładnie postawimy. Mama się ludzie zwraca. Się pytali, czemu sobie tego spycha nie kupimy. Spycha? Bo... A w sensie, że tego całego. Nie, bo nikt nie umie się nim obsługiwać. Nie, jak nie? Przecież zajebiście się tym robi, to jest od razu szeroką tę część. Ale ile to kosztuje? Z dyszkę? No nie wiem. Czy z dwie. Nie, no dwie nie. Ty Mafia, gdzie ty jesteś? Jadę. Powiedziałem, żebyś już dawno jechał, więc... Nie, niedawno, powiedziałeś 30 sekund temu. No to powiedziałem, musiałem zgadzić chyba już, i wyjechać z filosu, nie? Już powinieneś być bo taki... Bo powinieneś mnie poinformować tak z 30 sekund wcześniej, bo wiesz, że trzeba zgasić no to masz czujnik. 30 sekund przejebki, bo w tym momencie już masz przejebane. Brączek jedzie do końca. No to nieźle. Dobra. Ale nie kurde, wiem, nie sprawdziłem ile ton. Brączek? Tak, słucham. Wymienimy się teraz, ja pojadę z tamtymi? Jak Adam pojechał. A, Adam, gdzie ty już jesteś? Na górce. Aha, bo bym tak to ja pojechał właśnie tamtymi. No nie wiem, a co byś chciał? Dobra, to pod koniec odcinka pojadę tamtymi. To pod koniec, nie? Ty kurwa, czemu ja tu 3 na godzinę jadę, co? Aha. Gość, aha, bo ja... Pedał mi się popsuł, no nie? Wiesz co, ja spróbuję tędy później jechać z tymi przyczepami. Kurde, szkoda, że czasu nie mierzymy mniej więcej, ile to będzie trwało. O Boże. Ze stoperem w rękach. Bo tutaj widzisz, pod tą górkę musisz chwilę podjechać i tam robisz taki ten, a tu przez ten czas, zanim pod tą górkę podjedziesz, to już prawie, że jesteś na drodze może. Nie powinno być tej góry, tylko tak przestrzał do tego skrzyżowania. Na sagę to powinien być już. Można tu wiesz, możemy to przerobić. Ty Bolek, może to na raz weźmiesz już to? Brączek, ruszaj, nie. Też nie będę wracał. O kurwa! To nie jest zła kurwa. Cicho! Ładnie ruszyłeś. No. Cicho. Dawaj, pójdź. Ja się... Dawaj, ruszmij. Dobra. Gardzina, dawaj. Pójdziemy, co? Dobra, tempomacik jest. Ile masz minut, skończymy to na odcinku, czy nie? 21 minut, skończymy. Patrz, jak żeśmy to rozplanowali, u każdego starczyło. Nie, ale te nowe animacje są naprawdę mega, strasznie mi się podoba. A nie wiem, czy zauważyłeś, Brączek, to, że jak na daleko sypiesz rurą, nie? Od kiszonki, to ona się tak rozrywa pod końcówką, tak jakby naprawdę ta kiszonka już nie dolatywała, widzisz, zauważyłeś? Kurwa, poczekaj. Zauważyłeś to, czy nie? Nie. Zauważyłeś tego? Zerknę. Znaczy, to ja bym musiał odjechać dalej. To poczekaj, to jedź i ja odjadę. Wiem, że jak Tom, żeśmy robili... Robiliśmy sobie coś... Dobra, weź, bo będą straty tylko zaraz. Dobra. A to pieniądze są, kolego. Musisz potem jak jeszcze robiliśmy... folię kupić. Czekaj, co ja mówię? Ubić. Co my żeśmy robili na kiszonkę? Co... A, Tom, topole. To przy topoli później, jak pamiętam, cykałem sobie miniaturki. Ta druga przyczyna była trochę dalej zaraz z sieczkalnią. Kurde, tak właśnie fajnie, tylko gdzie niegdzie dolatywała tak ta... te wióry, o. Bo ta to nie bardzo no bo wióry to są lekkie i wiesz, i mają problemy z kiszonką też widzę, że tu ona też pod kolei, tutaj jest fajnie ten kości lotu. Fajnie z rury, ja taki jest gęsty, nie? Jest taki gęsty, a później jest... Dobra. Jadę. Kurwa mać tam. Trzy dni on się rozpędza. No, jeżeli chodzi o to, to naprawdę taką mega zmułę ma. Ile właśnie Brączek paliwa masz w tym? 56 litrów. Ile tak mniej więcej pół baku? Ponad połowa. No to ładnie. Kurczę, od początku, żeśmy jeszcze nie tankowali go, nie? Nie. No to ładnie. Trochę roboty już narobił. Siewy porobione. Teraz musimy jeszcze wziąć i tamto pole, co mamy nowe, trzeba będzie, wiecie, zrobić do porządku, bo już kukurydza ścięta. I tak, spoko. No tam będzie trzeba, jak ja będę akurat w tym odcinku kosił, to wy będziecie tam robić wtedy. No. Później trzeba jeszcze siewy zrobić, tam na tych polach, ale to się pewnie będzie któryś właśnie poza odcinkiem, czy nie wiem, czy któryś będzie właśnie chciał tam siewy znowu zrobić, czy coś. Na pewno teraz żniwa będą fajne, na dwa kombajny to kurczę, robota będzie szła. Jeden właśnie będzie sobie pracował tam na tych polach i powiększał, a znaczy, drugi będzie kosić. Ja obstawiam na swoim odcinku, chyba będę jednym, mi się wydaje, że ja będę kosił sam tą soję, bo... No tak, ale jeden niech kosi wtedy ten, na przykład jęczmień, nie? No, na przykład. Żeby, wiesz, i przyczepy się po prostu podstawi, ale nie trzeba było tak robić. Spokojnie byś to zebrał. Ty mi tu nie mów. Dobra, wiem ty, gdzie. Ty mnie tu nie poluczaj. Musisz Adam przyjechać. Żebyś ty jeszcze zabrał, nie no, powinien zabrać na dość do siebie już.
To jest no, nasz Adam, trzeci przejazd, Adam zabierze, nie? No, Adam zabierze na pewno całe. No, to jest trzeci przejazd, a tu zostały raz, dwa, no trzy, bo tu jeden jest. Może się wymienimy i ty wtedy sobie. No ja wtedy, no, no, no. Ostatni przejazd jeszcze. Weźmiesz, wyjedziesz i będzie koniec. Wiem, no Adam, i wtedy jeszcze chwilę na fryzmie. Ja 60, Adam gdzie jest? To Adam przyjadzie, do PKP ja dojeżdżam. Tu już jesteś, dobra. To jeszcze sobie tamtym zostało. Są jeszcze dwa przejazdy tylko. Może trzy, bo będzie jeden rządek zostanie. Nie wiem czy dojedziemy, bo jest 70, ale na tamtym Adaś na początku pola odepnij tamtą przyczepę. Tą z jedną tylko, no bo po co, no i na jedną to spokojnie zmieści. No jo, no to racja. Bo a jakbym miał problem i na przykład, nie wiem, 20 kilo by mi się nie zmieściło? No to trudno. I ziemia też po nią? Ziemia nie, też no, potrzebuje. Zmieści się, na spokojnie. Dobra. Tu trzy przejazdy, reszta a tu też idzie są... w ziemię, tak to. Poczekaj, raz, no tu równo wychodzą dwa przejazdy, jeżeli będziesz brał po trzy. Sorry, nie, jeden wyjdzie z jednym. No ale to i tak mimo wszystko powinniśmy zmieścić na tą jedną przyczepę naszą. Powiem wam, że fajnie, że tą samozbierającą kupiliśmy. Kurczę, teraz do tej słomy wożenia i wszystko. To idealna sprawa, bo i kiszonkę tym możemy sobie wozić. Czekaj, ich znajdzie. Dobra, jest okej. Okay. Dobra, wsiądziemy sobie troszeczkę do środka. Ja pojadę na cztery, spróbuję na cztery jechać, żeby potem kurwa. Cztery razy, kurwa. Tak, żeby wiesz, mijaka się nie... Adaś, gdzie jest? Tutaj. Pod wierzbą. Dobra. Ile masz? 95. No, ja to zawsze się wyrabiam. Jeszcze nawet udało mi się nabiegać, i podgarnąć ładnie. Tak? Mhm. To super. Dobra, stój, Blączek, stój. Dobra, Adaś masz, trzymaj tu. Powiedz już, żebym speeda dostał. Dobra, jedzie Bronek. Ooo, czemu tu tempomatu nie ma? Ukradł. Musisz go tylko przestawić, bo jak przesiadasz się, to tak jest. Serio? No. No bo. Jak ja wcześniej wsiadłem, to był 10 normalnie. No nie bo wiem. Ja teraz jechałem na tempomacie 43. Ja już widziałem, że to kołem chciałeś. Nie, ma bata. No to ty to zniesiesz przecież na powrocie. O, teraz na powrocie. No to powiem wam, że chyba będzie opłacalna ta kiszonka. Na pewno jeszcze niedługo czekałem na pracę w biogazowni, ale na razie sobie odpuszczamy to, dlatego że będziemy czekać na cenę i też żeby nie znudziło wam się to, bo jednak do tego ładowania troszeczkę trzeba wyjdzie. Folię kupić coś. Powiem wam, że mamy praktycznie, no w trzej nie będziemy raczej tam pracować, nie? Bo to za dużo by zajęło tego. Są dwa kosze chyba zasypowe, nie? Jeden, bo ten duży teraz jest. Tylko, że on jest na dwa jakby, nie? Coś takiego. No, na pewno będziemy się wymieniać, mamy akurat dwa ciągniki, no to... To mówię, mamy dwa ciągniki i nie musielibyśmy pożyczać... Nie musielibyśmy pożyczać tej ładowarki, bo... Po co wydawać niepotrzebnie pieniądze? Kidże to potrwa, nie wiem, dwa odcinki najwyżej czy coś, ale... Dobra, poczekam. Musieli ładnie na kurkę skórami. O, zanim, ja nie wiem czy to będzie opłacalne z tymi cięciownikami raczej małym drogą. No ale ty, no to lepsze to niż wydać 10 tysięcy teraz. Więcej pewnie, bo ta duża ładowarka to troszeczkę kosztuje. Nie wiem. Nie, ja jestem za tym, żeby nie wypożyczać nic i po prostu się troszeczkę pomęczyć. No ta 10,5 koła jest chyba wypożyczenie, no. Kurwa, miałeś to zgnieść. No bym chciałem, ale bym musiał chyba w ciebie wjechać, albo musiał odjechać. Ty mogłeś ze mnie wjechać. Nie, co ty. I tam już mam nie jechać do was, nie? Nie, już nie, już teraz możesz... A, nie wziąłeś pewnie tura, nie? To ja mówiłem. No dobra, to się weźmie ten. No przecież tam jest czynnik, który... No wiem, ale na dwa by się ładnie, wiesz... Dobra, zrobiło. Dobra, my sobie teraz odcinek, ty się pobawisz. Polecimy, chwilę się pobawimy. I trzeba będzie zakryć pryzmę. I będziemy czekać. Aż się teraz ukisi. Także co, no dzisiaj u mnie, jutro dwa odcinki u chłopaków. Także już w środę prawdopodobnie bierzemy się za zwierzęta. I weź się coś... wracał z tym, weź przegniesz. Dobra, i coś koło weekendu. O kurwa. O kurwa. Odjebałem. Dobra. Czy odjebałem? Jak jedziesz zawieźć od razu ją? Oddać? Co zawieźć? No, sieczkarnię. Jo. Bo po co ona ma być u nas na gospodarstwie? Dobra, to ja się garnę wtedy. Dobra, to się garni akurat. Dawaj, gościu. Możesz przy okazji go... Na pistole, jak się kopie. Beka. Albo dobra, zatankujemy go kiedy znowu wszyscy razem, bo tyle samo litrów wszyscy mamy. Nie, także. Na razie po co to na razie. Ja mam 34, to ja będę musiał chyba po drodze się jechać. O, New Holland chyba nie był z nami jeszcze na tankowaniu, nie? No na pewno nie. Nie. Ja sami kejsami jeździmy wtedy. Byliśmy na dwa kejsy i New Hollanda. Znasz się na godzinę, o kurde. To niezła prędkość. Dobra, zaraz będziemy na... Po kukurydze, teraz orka, nie? Mhm, albo porażowanie. Albo ten, gruber. Przecież ten, gruberę można zrobić spokojnie.
Wiecie co, ja tu bym nawet nie wiem, czy... A nie, no to trzeba coś już robić. Ja tu bym gnojowicę tu z chęcią rozlał, albo coś już. Ale to tej gnojowicy nie mamy. Nie, nie, na pewno na tych dwóch polach nowych trzeba ten... trzeba rzodkiew wrzeszać. Rzodkiew, no. Także rzodkiew to sam się będzie siało, mówię, tak jak poza... Poza tak jakby nagrywaniem. Chociaż nie, bez sensu, na tym jednym tam co oraliśmy teraz nie będziemy rzodkwili. Albo nie, zasiejemy rzodkiew i potem ją zgruberujemy, bez rodki. No tak, tak, dokładnie. Jeszcze na nie weźmiemy ją gruberować, tylko wiedzieć siewnikiem dużym. I od razu to zasiejesz, nie? Także no jest na razie pomysłów sporo. Dobra, jedziemy. Adam, ty już tam pracujesz na pryzmie? Na razie to nie wjeżdżam, bo zaraz ty będziesz jechał, więc chcę się wyjeżdżać. No ciekawe, ile tej gnojowicy dostaniemy. Droxy mi tam pisał, że za, 400 ton dostał 180... Nie, to Ząbek pisał, sorry. Ile? No. Za 400 ton kiszonki dostał 180 tysięcy litrów kurna tej gnojowicy, to jest sporo. A kasy? No kasy nie wiem, ale pisali, bo to zależy na jakim trybie. 333. To mamy... Mieli około 150. No to nieźle. Zrób szybkie obliczenie, ile mniej więcej dostaniemy za tą kiszonkę. Już ci to mówię. Ej, na który tu ty sypałeś? Na lewo, nie? To na prawo posypię. Chyba tak. I zaraz ci tutaj obliczę tak na szybko. Rośnie do góry na Stambos Avenue, tak? To jest to? Wysieczka? Dobra, jest okej. Chwilę sobie popracujemy i kończymy. Kończymy ten odcinek. Fajnie, że udało nam się to na trzech odcinkach zrobić. Gdyby nie godziny, to by się nie udało. Adaś? Wsiadaj w Kejsa, odczy przyczepę i dawaj, będziesz ugniatał za mną. Znaczy będziesz, no wiesz, też jeździł i troszeczkę ugniatał. Zaraz, chwilę. Ja już zapierdałem z powrotem. No tak jak mówiłem koledzy, moja matematyka jest naprawdę bezbłędna. 80 tysięcy możemy dostać właśnie za kiszoneczkę. To dużo. Sporo jest. Bardzo. Trochę roboty było, ale sporo dostaniemy. Tak, 80, no ale jakbym sobie obliczył, że to co przywieziesz to daje nam 340 akurat ton. Jak ta kiszonka będzie bliżej tej biogazowni, to naprawdę to będzie opłacalne. No na pewno. No, na sobie nabierz to... tak natura i zobacz, czy do tego silokinga taką można wysypać jak teraz. Serio? Z ciekawości. No zobacz sobie, co. Że mniej po prostu się dostaje za to. No wiem, ale niech sobie zobaczy. No obojętnie tam trochę może, czy tam w ogóle się wsypie teraz. Wątpię, wiesz? A wysypie mi się pod tego. No to będzie, dobra, tam tyle ile, to trochę, tak powoli tylko ruszająco, nie? 10% tylko nabierz. Trochę nie weźmie, no i... Prawy nie są tutaj przyjmowane. A no wie. Mądre. Bardzo mądre, to właśnie mi chodziło. Wiesz co, ciężko teraz trzeba tutaj jechać nie i wiem, przy tym silosie. Dobra, czekaj. Żmudna robota. Ale się da. Dobra. Ty, gościu? Co? Co tam? Co tam mówisz? A bo ty zbierasz ciągle, kurde. Ja zbieram. Myślałem, że jak się ubija, to się kurde, no zmniejsza, co nie? Poziom. A ty ciągle zbierasz i wywalasz, więc... Ciągle wzrasta, więc mi tam się to podoba. No. Dobra. A, też przy gazówce dałem. Aż większe kolejne porobię. Teraz powyrównaj trochę. Potem wiadomo. Dobrze tyłem można równać. Mhm. Fajna sprawa. Dobra, robimy tak i trzeba tu tą prawą stronę w ogóle zrobić, bo to jest masakra. Z tego co widzę. No kurwa, ale był urodzony case. Aż nie chce zejść. Znaczy ten. Chyba sam. Same. No. To niezły same. Nie wiem, czy on zawsze rozwala ten same, kurwa. To nie chce zejść, kurwa, z tego. Czoruj. Dobra, gitara. Ale to masakra. Trzeba się nabawić turami. Ale mówię, no na razie nie szliśmy od razu w koszty, żeby wszystko poświęcić na tą naszą kiszonkę. O Jezu, jak wpadł. Mhm. No nie da rady, kurwa, nie umyję go. Dlaczego? Bo zmieniłem koła z wąskich na szerokie i teraz nie chcę się umyć. No to zmień. No. Znowu i... Albo zlagował. Albo ty musisz po prostu. Albo ja, no faktycznie, aha, to się zobaczy. Dobra. Nawet już miarkę tu zrobiliśmy, tą prawą stronę całą. Kurwa. Tu już ten środeczek tylko. O Boże. W ogóle jakiś czysty ten case na tej... Weź, mam saldo minus jeden, nie? Nie mogę ustawić wąskich opon. Weź mi daj 5 tysięcy. Czekaj. Niezłe. To gdzie ty to zrobisz?
Na farmie, ale muszę być za salto ze. A chociaż zero, no. A minus jeden mamy nie trzeba. No, pola i po ile w ogóle są te całe walce? Zobacz właśnie te walce. Dobra, my będziemy sobie powoli kończyć ten odcinek. 7 tysięcy zależy. A do wypożyczenie? Adam, weź przejdź. O Jezu. 700 euro. Adam, uciekaj. Taki. No. To jedyny. Bałdy z urządu mieszania sieczki, kiszonki oraz wyrównania poziomu w silosach. No, można by było spróbować. Wypożyczyć za 700 nie są pieniądze, więc może by to, no bo na razie ubiłeś. Ile? 9%. 10%. O, ale tu ogólnie jest tak, że trzeba naprawdę ciężkimi maszynami. Tutaj też nie chodzi o to, żeby to rozciągnąć. Tak, 30, dobra, 35 minut odcinka, także co kochani, my wam dziękujemy ślicznie za uwagę. I możecie nam napisać, co mamy tutaj zrobić, żeby to ubić, ale z tego co słyszałem, to ma być naprawdę ciężka być maszyna. O, dwoma kombajnami się przejedziemy, ty. O Boże. Ale będzie beko. No nie zakopią się. Dobra, jeszcze w tą stronę. I co, no zapraszam do chłopaków na kolejne odcinki, które już jutro. I my słyszymy się w środę u mnie, a jutro nie wiem, prawdopodobnie nasza seria z Adasiem. Także co, dzięki wielkie za uwagę, do kolejnego odcineczka i na razie, trzymajcie się, cześć. Cześć, cześć. Cześć.